O. Dzień dobry, Aneta Pomorska, czy mogę pomóc? Dzień dobry, pani Piotr Kozłowski się kłania z Warszawy. Proszę pani, mam takie pytanie. Ponieważ ja już jestem 67 rocznik i ja już mam 57 lat, niedługo będę wstępował w emeryturę. Wiem, że te emerytury są wcześniejsze bądź późniejsze. Że można mieć emeryturę w wieku 60, a nawet 65 lat. W zależności od różnych kwestii. Ale nie o to chodzi. Ponieważ kobiety mają wcześniej emeryturę o 5 lat, prawda? Tutaj Jeżeli. taki wiek emerytalny dla kobiet to 60, a 65 lat dla mężczyzn. Dobrze. Proszę panią, jeżeli ja zmienię płeć, bo mam taką, tak się zanoszę, żeby zmienić płeć, czy ja wtedy będę miał wcześniej emeryturę? Proszę Panu bardzo, przekażę. bardzo. Halo? Dzień dobry, tak jestem. Tutaj oczywiście, jeżeli zmieni Pan płeć, to po otrzymaniu wyroku sądu oraz dokumentów, nowych dokumentów osobowych z Urzędu Stanu Cywilnego, może Pan się już jako Pani ubiegać o emeryturę w wieku 60 lat. Super, czyli ja zmienię jak najszybciej. Ja rozumiem, bo wie pani, na przykład teraz na olimpiadzie mężczyzna bije kobietę. Ktoś czuje się naprawdę kobietą i jako mężczyzna idzie do męskiego więzienia, do kobiecego więzienia, rozumie pani? Dlatego mówię, dlaczego tutaj ZUS miałby nie. A jednak ZUS staje na wysokości zadania. To mi się podoba. Takie rzeczy robimy tylko na podstawie formalnych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego, wyroku Czyli sądu. rozumiem tak, że zmieniam płeć. Idę do sądu i sąd orzeka, że jestem nie Piotrek, a Piotrka, czy jakoś tam, Dokładnie. i wtedy wy mi przyznajecie emeryturę już za 3 lata. Dokładnie. Super! Bardzo pani dziękuję. Dziękuję również. Zdrówka pani życzę. Do widzenia pani. Dziękuję wzajemnie, do Do usłyszenia. widzenia.